nowiuśkie koszuli. Coś pięknego. No ładne cacko. Gdzie on jedzie? Ty dałeś mu adres? Jaki adres, Stefan? No tak wszystko ad hoc. To go goń! To go goń! To go... Kurde, goń! O Boże, skąd on się tu wziął? Taki piękny. Może jeszcze siusiu przed wyjściem? Nie, nie, dziękuję, nie. To jedziemy. Znikąd ratunku, znikąd pomocy. Nie mogę spojrzeć na nią, bo na pewno jest taka bombowa, że od razu zmięknę. Muszę być twardzie. Potrzebuję pomocy! Można by mu strzelić lekki uśmiech. Lidia i Łukaszu, że chcesz do tego, proszę móc zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Proszę powtórzyć pytanie. Lidia i Łukaszu, że chcesz do tego, proszę móc zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Ile mam czasu na odpowiedź? Będzie musiał radykalnie zmienić styl życia. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec z alkoholem, nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Przepraszam bardzo, czy ktoś mógłby mi pomóc? Nie masz do dyspozycji żadnego koła ratunkowego. Ja widział. Ile się należy, proszę księdza? Tyle co łaska. Oczywiście plus VAT. A ty umiesz się żegnać, dziewczynko? Tak. Do widzenia. Ja łapówek nie przyjmuję. Wie pan, bo my też mamy syrenkę. Bardzo mi przykro. To alkohol! Największa trucizna! Co to za jedni? Nagonka. Dzieci do nagonki z czworaków. No to jest słuszna koncepcja. Tak jest, to jest słuszna koncepcja. Ubrać porcięta, zdjąć buty i ogolić mi to całe towarzystwo. Jak ja zakochany jestem. Koko Jumbo i do przodu, to moje hasło. Dobre, nie? Zobacz, bracie. Spójrz, jak oni się ruszają. Przykumaj te kocze ruchy. Dobra, nie poznaję kolegi. Cicha woda. Rozumiem. Proszę się nie martwić. Jestem również wykwalifikowanym kulturalno-oświatowym. Zorganizuję panią miłą, przyjemną rozrywkę. Proszę być zupełnie spokojnym. Skacę jak wiewiórecka, ten szwagier pystra. Łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu. Niech żyje nam. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Jestem wesoły Romek, to na przodem jeszcze domek, a w domku wodę, światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz. Ta oranżada jest bez bąbelków. No, kończcie flaszkę i do domu. No to żeśmy zaszaleli. Jezu, ale dzień! Myślałem, że się już nigdy nie skończy.